Cześć, nazywam się Wojtek Kudła i dzisiaj poprowadzę prezentację z zastosowań oraklowego hotspota w low latency. Głównie skupiamy się dzisiaj na garbage collectingu. Na wstępie chciałbym wszystkich przeprosić za ten poślizg. To był z mojej winy, a nie z winy Wojtka. Ale na szczęście już się tutaj spotkaliśmy. Mam nadzieję, że wam to jakoś wynagrodzę. I dwa disclaimery na sam początek. Pierwszy jest taki, że jestem strasznie słaby w wystąpieniach publicznych, więc mam nadzieję, że jak gdzieś się przytkam, to po prostu zbombardujecie mnie jakimiś pytaniami, względnie zakrzyczecie mnie. A drugi disclaimer jest taki, że musiałem zmienić trochę tą prezentację dzisiaj w nocy ze względów związanych z własnością intelektualną. Postaram się to nadrobić w taki sposób, że framework, który chciałem przedstawić i na którym oparłem pierwotną wersję tej prezentacji, gdzieś udostępnię, open source'uję go, ale to zajmie troszeczkę czasu, bo będę musiał przebudować trochę kodu. Natomiast mam nadzieję, że te przykłady, które udało mi się zbudować i które będę chciał wam zaprezentować, jakoś wypełnią tą lukę. Więc nie przedłużając już, low latency to jest taka trochę szczególna dziedzina, dlatego że przez bardzo wiele lat Java nie była kojarzona z szybkimi runtime'ami, ale to się zmieniło już z wejściem Java 1.5, 1.6 z szybkimi garbage collectorami i z błyskawicznie działającym alokatorem. Żeby zrozumieć istotę low latency, trzeba sobie zadać pytanie, jaka jest różnica pomiędzy low latency, niskim opóźnieniem, a wysoką przepustowością, bo to są zawsze cele mocno rozbieżne, a na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać. Przepustowość to jest ilość żądań, które aplikacja jest w stanie obsłużyć w jednostce czasu. I większość aplikacji, z którymi mamy na co dzień do czynienia, to są aplikacje, które skupiają się na przepustowości. Typowy przykład to będzie Facebook. Oni muszą obsłużyć po prostu ogromną ilość requestów w jednostce czasu. Opóźnienie polega na tym, skupianie się na opóźnieniu polega na tym, że architektura umożliwia jak najkrótszy czas przetwarzania pojedynczej transakcji. Czyli nie jest istotna przepustowość, czyli ilość transakcji w jednostce czasu, tylko jak krótko jesteśmy w stanie poradzić sobie z pojedynczą transakcją. I low latency to jest też pojęcie takie troszeczkę rozmyte. Mamy kilka jakby rodzajów, są takie niepisane kategorie low latency. Typowe low latency to są czasy przetwarzania rzędu do 1 milisekundy na transakcję, a ultra low latency to się przyjęło, że to jest od 100 do 10 mikrosekund na transakcję. I Java bardzo fajnie sobie radzi w tym poletku low latency, natomiast ultra low latency to są stosowane zazwyczaj już rozwiązania sprzętowe, o których dzisiaj nie będę mówił. Jest też z low latency powiązane takie szczególne wymaganie. Bardzo często aplikacje typu low latency powinny też zachowywać się jak systemy czasu rzeczywistego, ale low latency a real time to są dwa różne pojęcia, które stanowią czymś zupełnie innym. System czasu rzeczywistego to nie musi być system, który działa niesamowicie szybko, tylko to jest system, który odpowiada w skończonym czasie. Czyli zawsze w skończonym czasie będziemy mogli liczyć na jakąś odpowiedź systemu. Nigdy nie będzie przestojów. Często te wymagania niskiego opóźnienia i czasu rzeczywistego są kombinowane w systemach tradingowych stosowanych przez fundusze hedgingowe i banki inwestycyjne. I dzisiaj chciałbym o czym będę mówił, bazuje na zastosowaniu właśnie low latency w tego typu instytucjach. Jeszcze chciałem tylko powiedzieć o tym, że systemy czasu rzeczywistego też dzielą się na soft real time i hard real time. Soft real time polega na tym, że zakładamy, że odpowiedź pojawi się w skończonym czasie, ale dopuszczamy możliwość przekroczenia tego czasu przy zadanym poziomie ufności, czyli na przykład jedna transakcja na milion może nam wyskoczyć poza daną założoną granicę. I to jest soft real time. Hard real time na to nie zezwala i to już są systemy, które stosowane są na przykład w lotnictwie albo w sektorze zbrojeniowym. Zanim przejdziemy do kwestii związanych z garbage collectingiem, chciałem ogólnie powiedzieć o tym,
co powoduje opóźnienia w JVM-ie. To są cztery główne kategorie, można podzielić na wiele mniejszych, ale nie to jest tematem tego dzisiejszego wystąpienia. Pierwszym jest współbieżność, czyli loki i operacje CAS. Z lokami jest taki problem, że zaimplementowane zostały w Javie przy użyciu tak zwanego kernel arbitrage, czyli każdy lok to jest odwołanie do jądra systemu po to, żeby jądro zadecydowało o tym, któremu wątkowi przydzielić czas procesora, czy który dopuścić do sekcji krytycznej. Loki są bardzo wolne, ale dają nam bardzo dużą elastyczność programowania i w przypadku, kiedy nie mamy wymagań low latency, bardzo fajnie nadają się do współbieżnego programowania. CAS to są operacje Comparent Swap, albo inaczej Comparent Set. One omijają arbitraż na poziomie jądra i z racji tego, że należą do grupy tak zwanych intrinsics, czyli wbudowanych natywnych operacji, które JVM wykonuje, są bardzo szybkie, ponieważ są tłumaczone od razu na instrukcję procesora. Drugą kategorią opóźnień, z którymi mamy do czynienia w JVM-ie, to są opóźnienia związane z wejściem, wyjściem. Nie jesteśmy w stanie za bardzo nic poradzić na to, że system operacyjny udostępnia nam strumienie albo kanały w taki, a nie inny sposób i nie jesteśmy w stanie zmitygować, czyli zniwelować opóźnień, które powstają na poziomie sprzętowym, na przykład na poziomie dysków czy sieci. Są pewne triki, które pozwalają nam na zmniejszanie opóźnień, na przykład na sieci. Są specjalne karty sieciowe, które wstrzykują pakiety bezpośrednio do user space'a z pominięciem kernela, ale to też nie jest przedmiotem tej dzisiejszej prezentacji. I to jest meritum sprawy, to jest garbage collection, czyli młode kolekcje i pełne kolekcje. W zasadzie niewłaściwie użyłem tutaj stwierdzenia pełne kolekcje, bo są major collection i full collection i one się troszeczkę różnią. Ale i tak dzisiaj skupimy się na młodych kolekcjach, ponieważ systemy low latency w Javie to są takie systemy, które nie doświadczają w zasadzie nigdy pełnych kolekcji. Dzieje się tak dlatego, że pełna kolekcja wprowadza na tyle duże opóźnienie, że nie można już sklasyfikować takiego systemu jako low latency. Co to jest pełna kolekcja? Okej, o to właśnie zaraz przejdę do tego. Możesz powtórzyć, dobra, jakby co, to powtarzaj pytanie, okej? Okay? Dobra, dobrze. Za chwilę opowiem o podziale sterty w hotspot, bo zostałem poproszony o to, żeby ta prezentacja miała taki charakter od wprowadzenia do szczegółu. Wiem, że nie każdy deweloper musi mieć styczność z kwestiami związanymi z zarządzaniem pamięcią. W związku z tym tak pokrótce postaram się przybliżyć tą problematykę. Jest bardzo istotne pojęcie, którym operuje się, kiedy mamy do czynienia z garbage collection i garbage tuningiem. Ja nie wiem, jak to dobrze przetłumaczyć na polski i tam, gdzie uznałem to za stosowne, po prostu używałem angielskich nazw. Niektóre polskie brzmią po prostu śmiesznie. Weak Generational Hypothesis to jest hipoteza, która stanowi o dwóch rzeczach. Pierwsza jest taka, że większość obiektów umiera młodo. Znaczy to, co alokujemy, ma szansę umrzeć w przeciągu dwóch czy trzech epok, czyli w przeciągu dwóch czy trzech młodych kolekcji. Drugie założenie jest takie, że ilość referencji ze starego pokolenia do młodego jest niewielka. Na tej hipotezie oparta jest większość algorytmów garbage collection i w praktyce się sprawdza, ponieważ działają bardzo sprawnie. Różnica pomiędzy minor GC a major, a czasami full GC, polega na tym, że minor GC to jest kolekcja młodego pokolenia, czyli wszystkich tych obiektów, które powinny umrzeć dosyć młodo, które alokujemy na stercie, a tylko po to, żeby za chwilę się ich pozbyć. Major GC to jest kolekcja starego pokolenia,
czyli tych obiektów, które zdążyły zostać wypromowane, ponieważ przeżyły wystarczającą ilość młodych kolekcji. Full GC to jest często mylona z Major GC. Full GC to jest pełna kolekcja dwóch obszarów, czyli Minor i Major, a do tego jeszcze Perm Generation, który nie jest uznawany za część sterty. Z autora, ale ta rozpiska, która tutaj jest, bardzo fajnie tłumaczy nam nie mogę znaleźć takiej informacji, bo staram się opisać z obiektem w ramach jego w każdym razie referencja. Właśnie
aplikacji MyJGC nie będę dzisiaj mówił, dlatego że nie za bardzo to pasuje do low latency. Słucham? Singletony? Wszystkie obiekty. To nie ma znaczenia, czy obiekt jest singletonem, czy nie. Ale jeśli nikt nie trzyma referencji do singletona, no to się go pozbywamy. Garbage collector go skolektuje, tak? Wyczyści. To nie ma znaczenia, jaki to jest obiekt. Tak? Tak, tak, bo to jest prezentacja o hotspocie. Tak, na przykład JRocket ma continuous heap, który został przeniesiony do kolektora G1 w hotspocie, który nie ma na przykład nawet permgen, tylko klasy trzymane są na stercie. I jest jeszcze C4 Azula Zingu, który implementuje algorytm, który jest mieszanką tych dwóch, czyli pokoleniowego, kopiującego kolektora i takiego i ciągłej sterty. Dlaczego w low latency skupiamy się na tym, żeby kompletnie uniknąć pełnych kolekcji? Dlatego, że kolekcje młodego pokolenia są bardzo tanie. Po pierwsze, kompaktowanie jest bardzo tanie, bo odbywa się za pomocą kopiowania. To znaczy, bierzemy sobie te obiekty, które żyją, pakujemy je jeden przy drugim w survival space, a resztę po prostu czyścimy. Więc kompaktowanie jest naturalnym wynikiem zastosowania algorytmu kopiującego. Poza tym alokacja na tak wyczyszczonym młodym pokoleniu odbywa się bardzo szybko, ponieważ obiekty alokowane są jeden za drugim, więc alokator wystarczy, że zastosuje najszybszą technikę alokowania, bump the pointer, podbije sobie pointer o taką przestrzeń w pamięci, jaką zajął ostatni obiekt i mamy już wskaźnik do tak zwanej free listy. Oprócz tego Sun jeszcze wymyślił sobie coś takiego jak thread local allocation buffers. Ponieważ aplikacje zazwyczaj działają wielowątkowo i każdy z tych wątków może współbieżnie alokować obiekty na stercie, to tworzy się problem związany ze współbieżnością i ze współbieżnym dostępem do przestrzeni, która służy do alokacji. W związku z tym panowie z Sana doszli do wniosku, że najprościej będzie przydzielić każdemu wątkowi taką prywatną przestrzeń, kawałek heapa, do którego tylko on będzie mógł pisać, i w ten sposób uniknąć współzawodnictwa wątków o dostęp do jednego współdzielonego obszaru pamięci. Thread local allocation buffers to jest bardzo ciekawy temat, pewnie na osobną prezentację, ale tylko w aplikacjach bardzo silnie wielowątkowych. Tuning TLABA nie przynosi praktycznie żadnych efektów w prostych aplikacjach, które nie używają zbyt wielu wątków. W momencie, w którym uruchamiana jest kolekcja młodego pokolenia, mamy do czynienia z kilkoma elementami algorytmu, które zatrzymują całkowicie działanie aplikacji. Pierwszym z nich jest parkowanie wątków. Żeby przeprowadzić bezpiecznie garbage collection, wątek musi być na chwilę zatrzymany po to, żeby nie zmieniał referencji, nie zmieniał żadnych wartości na stercie. Trzeba pozwolić zadziałać garbage collectorowi, który poprzesuwa nam te obiekty, zaktualizuje referencje, aktualizuje też referencje, które wątek ma w swoim stosie i wtedy dopiero pozwoli mu działać. Safe pointing to też jest potężny temat, bo w zależności od tego, czy mamy do czynienia z trybem interpretowanym, czy natywnym, to działają różne mechanizmy. Ale warto pamiętać o tym, że im więcej mamy wątków w aplikacji, tym większy problem przy garbage collectingu, ponieważ musimy poczekać, aż wszystkie zostaną zaparkowane. Jedne zaparkują się szybciej, inne wolniej. W związku z tym, zwiększając liczbę wątków, zwiększamy też prawdopodobieństwo rozciągnięcia tego okresu oczekiwania na zaparkowanie wszystkich do jakiegoś takiego nieakceptowalnego poziomu. Garbage collector skanuje też stos, ponieważ wątek na stosie trzyma referencję,
do różnych obiektów. W związku z tym musi popatrzeć, czy ponieważ garbage collector szuka żywych obiektów, a nie martwych. Jak pamiętamy, większość obiektów umiera młodo, w związku z tym mamy do czynienia z dużą ilością trupów i małą ilością żyjących obiektów. W związku z tym te żyjące obiekty są na pewno na stosie. Musi zeskanować stos i poszukać żyjących obiektów i je pozaznaczać. Ten trzeci element, skanowanie kart, to jest taki mechanizm, bardzo sprytny mechanizm służący przyspieszaniu MinerGC. Polega to na tym, że garbage collector używa takiej struktury danych, card table, która reprezentuje zajętość czy nieaktualność sterty. To wygląda w ten sposób, że każde 512 bajtów na stercie reprezentowane jest przez jeden byte, przez taką flagę dirty. Jeśli jakiś wątek zapisze jakąś zmienną, zmieni wartość, zmieni referencję, to JVM automatycznie sprawdza, do którego miejsca w pamięci kieruje ta referencja i zaznacza ten obszar w pamięci, a w zasadzie korespondujący z nim byte, dirty, zaznacza go jako dirty. To jest zrobione po to, żeby potem podczas kolekcji skanować, nie bazować na skanowaniu pojedynczych obiektów, których może być bardzo dużo, tylko podejść do problemu od strony obszaru, który zajmuje młode pokolenie. Pozostałe GC roots, czyli korzenie GC, czyli miejsca, z których, które w pierwszej kolejności są badane w poszukiwaniu żywych referencji, to są obiekty, które są w permgenie i tak zwane JNI Global Refs, które bardzo często są źródłem wycieków pamięci. I to jest chyba wszystko, jeśli chodzi o GC roots. To GC roots to są obiekty, tutaj nie wspomniałem o tym, ze starego pokolenia, czyli w starym pokoleniu wszystkie żyjące obiekty są skanowane w poszukiwaniu referencji do żyjących obiektów z młodego pokolenia. Skanowany jest też stos każdego wątku i skanowane permgen i JNI Global Refs, czyli referencje z kodu natywnego. Ja mam pytanie, to card table jest używane tylko do referencji ze starego do młodego pokolenia, czy też wewnątrz młodego? Nie, wewnątrz młodego. Znaczy jest używany i tu i tu. I oczywiście kopiowanie obiektów, czyli samo przenoszenie ich w różne lokalizacje w pamięci fizycznej też zajmuje czas. Największy udział w czasie Stop the World w MinerGC ma skanowanie kart. W tej chwili, jeśli chodzi o zastosowania hotspot w low latency, to stosowane są dwa kolektory młodego pokolenia. To jest Parallel GC, czyli PS Scavenge, i Par New GC, który współpracuje z kolektorem pełnego pokolenia Concurrent Mark and Sweep. Oba to są praktycznie identyczne algorytmy, tylko że ten Par New GC po prostu został dostosowany do bardziej wydajnej współpracy z CMS-em i jest w zasadzie jedynym kolektorem młodego pokolenia, który można włączyć, jak się stosuje CMS-a do starego pokolenia. To jest ważna informacja, o tym ciężko mi było dotrzeć do tej informacji na początku, jak przyswajałem temat. Każdy domyślnie, bo to można przestawić, domyślnie ilość wątków, które odpowiadają za garbage collection, to jest jeden per fizyczny CPU, czy tam logiczny CPU, taki widziany przez system operacyjny, aż do 8 procesorów. Powyżej tego brana jest wartość 5/8 z ilości procesorów, czyli gdybyśmy mieli na przykład 16 procesorów, to byśmy mieli 8 plus 5/8 z 16. I to jest ilość wątków, która domyślnie będzie odpowiadać za współbieżną kolekcję. To jest bardzo istotne, dlatego że
Ja się spotkałem wiele razy z takim przeświadczeniem, że można odpalić wiele JVM-ów z niewielkimi startami na jednej maszynie, skolokować je i liczyć na to, że krótki czas kolekcji, ponieważ mamy do czynienia z małą startą, że to zagwarantuje krótki czas kolekcji. To jest myślenie dosyć błędne, ponieważ jeśli odstępy pomiędzy młodymi kolekcjami w tych JVM-ach są krótkie, to te wątki będą bardzo mocno walczyć ze sobą o czas procesora i efektywnie kolekcja się wydłuży w każdym tym JVM-ie. Sam też wymyślił sobie coś takiego jak Parallel Local Allocation Buffer. To jest odpowiednik TLAB-a, tylko to jest w drugą stronę. To znaczy jak garbage collector kopiuje obiekty, to żeby wątki garbage collectora nie współzawodniczyły ze sobą o jakiś jeden współdzielony obszar w pamięci, to dysponują po prostu takimi małymi obszarami TLAB, do których każdy z nich kopiuje sobie żywe obiekty. Adaptive sizing to jest jedna z najlepszych, moim zdaniem, jeden z najlepszych wynalazków w JVM-ie. To właśnie powoduje, że nie wymaga się od nas żadnej specjalistycznej wiedzy na temat ani zarządzania pamięcią, ani struktury sterty, ponieważ JVM wykonuje świetną robotę w dostosowywaniu się do bieżących warunków pracy w runtime. Niestety adaptive sizing reaguje na pewne drastyczne zmiany, czyli na drastyczne skoki w ilości żądań z opóźnieniem. W związku z tym, jeśli znamy charakterystykę i demografię naszych obiektów i wiemy, czego się spodziewać, to i znamy wszystkie te mechanizmy, które gdzieś tam w środku funkcjonują, to pewnie wykonamy lepszą robotę parametryzując i tuningując sobie garbage collection i stertę. Jest jeszcze taki mechanizm jak work stealing. Polega na tym, że jeśli mamy sobie x wątków, które są odpowiedzialne za garbage collection i jednemu nagle skończą się tak zwane stripy, czyli kawałki pamięci, które on ma obsłużyć, to podbiera pracę innemu wątkowi, który jeszcze nie skończył ze swoimi. To jest bardzo fajny mechanizm, ponieważ w większości zastosowań doprowadza do skrócenia czasu kolekcji, ale niestety jest pewien, a to zresztą później o tym powiem, jest pewna wada tego mechanizmu związana z domyślną wartością pewnego parametru w JVM-ie. Na skanowanie kart, czas skanowania kart ma wpływ rozmiar starego pokolenia w dużej mierze, w zasadzie w największej mierze. Problem polega na tym, że trzeba przeskanować całe stare pokolenie. To nieważne, że mamy na przykład zaalokowane 20 mega z 1-gigowego starego pokolenia. Całe stare pokolenie, czy cała tablica dla starego pokolenia musi zostać przeskanowana. W związku z tym rozsądnym wydaje się ustawienie, czy nie alokowanie całej przestrzeni dostępnej dla starego pokolenia na samym początku, tylko pozwolenie JVM-owi zaalokowania tego ad hoc w miarę potrzeb. Skanowanie kart dla 4-gigowej sterty to jest jakieś 200-400 mikrosekund. Oczywiście to jeszcze zależy od maszyny, od pamięci, od procesora, od szyny i od protokołów w cache coherency, ale z grubsza na większości maszyn, z którymi mamy do czynienia, to jest 200-400 mikrosekund, czyli bardzo długo dla tak małej sterty. Ten argument, ten parametr cards per stride chunk mówi nam o tym, ile kart w jednym stride, czyli w jednej jednostce pracy przydzielanej wątkowi GC zostanie przydzielone. Domyślnie ten parametr to jest 256 kart z razy 512 bajtów. Dosyć mały obszar, jak na wątek pracujący na współcześnie dosyć szybkich procesorach. W związku z tym bardzo często podbija się wartość tego parametru do poziomu, który w zasadzie wynika z jakichś tam badań empirycznych, ale pokażę, jakie możemy uzyskać skrócenie czasu kolekcji, optymalizując wartość tego parametru. Są jeszcze bardzo fajne optymalizacje w Java 7.
Ja do tej pory spotykam się z bardzo wieloma deploymentami na Java 6. I w związku z tym chciałbym pokazać różnicę pomiędzy Java 6 a 7, jeśli chodzi o wydajność GC. Ten parametr pierwszy, parallel GC threads, to jest ten parametr, który domyślnie ma ustawioną tą wartość 8, czy tam 1 per CPU do 8 plus 5 ósmych powyżej tej wartości. Możemy sobie swobodnie tym wysterować i też pokażę, że JVM niekoniecznie robi wykonuje dobrą pracę, dobierając, czy tam może twórcy JVM-a niekoniecznie dobrali właściwą wartość tego parametru. Proszę, bądź odrobinę głośniej. Jasne. Te dwa kolejne parametry służą do tego, żeby związać wątek odpowiedzialny za garbage collection z konkretnym procesorem, tak żeby on nie migrował ani pomiędzy procesorami logicznymi, ani fizycznymi. Ten pierwszy oznacza, zapobiega migracji, może nie tyle zapobiega, stara się zapobiec, to jest hint dla JVM-a. Ten pierwszy stara się zapobiec migracji w ramach jednej kości, a ten drugi stara się zapobiec migracji do innego węzła NUMA. NUMA to jest non-uniform memory access i to jest cała gałąź i problematyka związana ze współbieżnym przetwarzaniem w systemach SMP. Czyli współbieżne przetwarzanie, gdzie mamy niezunifikowany dostęp do pamięci i jeden procesor może widzieć jedną wartość, a drugi procesor może widzieć zupełnie inną wartość dla tego samego obszaru pamięci. Ponieważ migracja wątków wiąże się z wywłaszczaniem i tak zwanym context switchingiem, który w rezultacie powoduje czyszczenie tak zwanego translation look-aside buffer, co jest bardzo, bardzo kosztowne i ma poważne konsekwencje dla opóźnienia, to użycie tych parametrów w jakiś sposób zabezpiecza nas przed powstawaniem tych kosztów. Ten czwarty parametr, use conditional card marking, powstał wtedy, kiedy powstał niecałe 2 lata temu, kiedy goście z Oracle zauważyli, że zaznaczyć sobie w tej tablicy w card table, zaznaczyć sobie daną kartę jako dirty. Okazuje się, że pierwotna implementacja była taka, że jak już karta była dirty, to i tak była zaznaczana jako dirty. To powodowało przy wielu wątkach mutator, czyli wiele wątkach pracujących na JVM-ie, powstawało duże współzawodnictwo wątków o zapis do konkretnych elementów tablicy. W związku z tym użycie tego parametru powoduje, że najpierw jest robiony lazy load, czyli najpierw sprawdzany jest tak naprawdę, czy ta karta już jest dirty. Jak jest dirty, to do niej nie piszemy. To jest o wiele szybsze niż próba zapisu do slotu, do tablicy, który współdzielony jest przez wiele wątków. Mówiłem wcześniej o NUMA. Ten przedostatni argument to jest argument, który zmienia nam trochę zachowanie alokatora. To są wszystko oczywiście argumenty, które bardzo przyspieszają nam działanie. Ja postaram się potem pokazać to na działającym przykładzie, kilku przykładach. Use NUMA powoduje, że alokator postara się zaalokować obiekt w obszarze pamięci, który jest bliżej w sensie NUMA dla danego procesora. Jeśli mamy system SMP i mamy na przykład 4 sloty, każdy po 64 logiczne procesory i mamy powiedzmy 120-gigową stertę, czy 128 giga RAM-u, to odległości czy czasy dostępu z różnych procesorów do różnych banków pamięci są różne. To nie jest tak, że każdy procesor zaciągnie sobie wartość z każdego banku pamięci w tym samym czasie. Use NUMA powoduje, że Java staje się bardziej świadoma tego, że pod spodem ma do czynienia z systemem SMP, stara się zaalokować obiekt w
jak najmniejszym kosztem, w jak najmniejszym odstępie od procesora, na którym rzecz się dzieje. Problem z multi-JVM to jest ten, o którym wspomniałem, czyli odpalanie wielu maszyn wirtualnych na zlokowanej osobie, która by tu wygląda w ułączeniu o określone przyczyny. To każdy zapis do jakiejś lokalizacji w pamięci, czy jest robiony w trybie interpretowanym z bytkodu, czy jest robiony z kodu natywnego skompilowanego w CD, opiera się o write barrier. To jest bariera pamięciowa, która zabezpiecza poszczególne karty przed wielodostępem i jednocześnie umożliwia działanie Java Memory Model. Jakiego to jest wydłużony mechanizm, zwłaszcza jeśli chodzi o zapisy z kodu natywnego. Safe point to jest ten mechanizm, o którym już mówiłem. Czy w ogóle garbage collector zadziałał i udzielił nam jakiejkolwiek gwarancji, jeśli chodzi o spójność pamięci po przeprowadzeniu kolekcji, musimy zatrzymać wszystkie wątki. Ilość aktywnych wątków wpływa nam na czas oczekiwania na to, aż odpalą się wątki garbage collectora. Warto wiedzieć, że wątki alternatywne i wątki, które wypełniają konstrukcję NI, pozostają aktywne, to znaczy nie ma możliwości zasygnalizowania takiemu wątkowi przestań robić to, co robisz i weź się zatrzymaj, bo ja chcę przeprowadzić garbage collection. Warto o tym pamiętać i zwłaszcza kiedy używamy czy wywołujemy metody, które trochę dłużej trwają w kodzie natywnym, ponieważ to doprowadzi do takiej sytuacji, że oczekiwanie na save pointa wydłuży się do na tyle, że przestanie to pewnie być low latency. Nie. W związku z tym ktoś, kto używa JNI-a, musi wiedzieć, co robi. Ale tak zawsze było. JNI to była główna, czy jedna z najbardziej popularnych przyczyn wycieku w Javie. W związku z tym zawsze trzeba wiedzieć, co się robi. To są wywołania natywne, w których trzeba pamiętać o tym, że gdzieś zalokowaliśmy jakąś pamięć, czy że gdzieś się coś dzieje poza JVM-em i JVM jest zblokowany. Wątki w JVM-ie zatrzymywane są kooperatywnie, to znaczy wątek w ramach wykonywania na przykład instrukcji bytekodowej sprawdza sam, czy przypadkiem nie musi, czy nie jest ustawiona flaga save point i czy przypadkiem nie musi zatrzymać tego, co robi. Czyli JVM w tym wątku zatrzymuje działanie wątku efektywnie. Nie jest to zaimplementowane przez suspendy, ponieważ suspendy na systemach Linuxowych są, nie można na nich polegać ze względu na zjawisko, które się nazywa spurious wake-ups. Nie wiem, jak to określić po polsku, ale chodzi o to, że wątek się może sam wybudzić. A w zasadzie to scheduler systemowy może go wybudzić w najmniej spodziewanym momencie. W związku z tym suspendy systemowe nie są używane, wątki są świadome tego, że jest coś takiego jak save point i że muszą się same zatrzymać. Tutaj słowo dygresji, C4 w Azulu, poszedł o krok dalej i Jiltin zaimplementował świadome wątki, znaczy wątki w Zingu są świadome procesu garbage collectingu do tego stopnia, że same czasami wykonują kopiowanie obiektów. To jest dużo, dużo szybsze podejście niż arbitralne zatrzymywanie wątków i kopiowanie w innych wątkach obszarów pamięci. Kolejna uwaga, skompilowany przez JITA kod sprawdza save pointa tylko w dwóch miejscach. Przy returnie z metody i przy loopback branchu, czyli w momencie, w którym pętla nam się, dana iteracja pętli nam się kończy i jest sprawdzenie, czy mamy wykonać kolejną iterację, czy nie. Jeśli taka pętla, czy ciało pętli wykonuje się dosyć długo, to nam opóźni dojście do save pointa.
Dosyć ciekawa flaga do debugowania. Dla mnie przeciętnie zrozumiała. Print Save Point Statistics. Niestety wypluwa wynik dopiero przy tym, jak JVM się składa, jak kończy działanie. I to jest taka dosyć spora tabelka z informacjami na temat tego, jakie rodzaje save pointów i w jakich okolicznościach zostały wykonane, czy zostały przetworzone. Jak ktoś chce się mocno pobawić w bebechy JVM-a, to polecam. Ten argument, większość aplikacji Java, czy większość rzeczy, które odkładamy na starcie, to są albo stringi, albo mapy. I to wynika z empirii, tak jest w większości aplikacji, a ponieważ mamy do czynienia z dużą ilością stringów aplikacji, to w low latency wielu Java deweloperów przyjrzało się bardziej tej klasie, okazało się, że string wcale nie jest taki fajny. Nie jest taki fajny ze względu na przykład na to, że jak zalokujecie sobie nowego stringa, a potem zrobicie na nim substring, będzie to strasznie wielki string, nie wiem, 5000 znaków albo jeszcze więcej, 100 tysięcy znaków. I zrobi się na nim jakiegoś małego substringa, to ten obiekt, który reprezentuje tego substringa, będzie trzymał referencję do całej tej wielkiej tablicy znaków. W związku z tym nawet jak znulujemy sobie tamtego wielkiego stringa, to i tak będzie na stercie. Tylko w postaci tablicy znaków. A tablica znaków to jest 95% wielkości stringa. Warto o tym pamiętać, jak się pracuje na stringach. Obejściem tego jest na przykład zrobienie new string na substringu. Ten pierwszy parametr mówi nam o tym, jak daleko garbage collection thread będzie analizował tablicę, dopóki nie stwierdzi, że ta tablica jest duża, zatrzymujemy ją, ktoś ma do niej referencję. Wartość domyślna tego parametru jest 50, czyli tak naprawdę to się w zasadzie tyczy stringów. Oczywiście wszystkich innych tablic, ale jeśli operujemy na malutkich stringach w high frequency trading, używane są bardzo często 3-literowe stringi albo 6-literowe stringi, które oznaczają parę walutową, na przykład euro-dolar albo GBP-USD. I w związku z tym tych stringów jest strasznie dużo i tych malutkich tablic jest też strasznie dużo. One są 6-oznakowe na przykład. Warto wtedy obniżyć tą, jeśli wiemy, że mamy do czynienia głównie z takimi malutkimi tablicami, to warto obniżyć wartość tego parametru, bo to też drastycznie może przyspieszyć garbage collection. String table size to jest ta tablica, to jest rozmiar tej tablicy, która siedzi w permanent generation, ta, do której wpychane są internowane stringi. I jeśli wiemy na pewno, że będziemy operować na dużej ilości stringów, które jednak w dłuższym okresie czasu będą się powtarzać, to warto zwiększyć jej rozmiar. Ale też trzeba pamiętać o jednej bardzo dużej wadzie interna, o której się nie mówi. Intern to jest włożenie tak naprawdę stringa do tablicy, a taka operacja ma złożoność obliczeniową o n. Więc jeśli ta tablica będzie naprawdę duża, to ta operacja będzie kosztowna. Use string cache to jest mechanizm, który stara się po części zaadresować problem stringów w tablicy stringów w permgenie, bo tworzy lokalną tablicę stringów w starym pokoleniu, ale z takim samym kosztem dostępu. I jest jeszcze jeden trik wykonywany właśnie bardzo często w systemach, które wymagają bardzo niskich opóźnień. Stringi są reprezentowane w JVM-ie za pomocą UTF-16, czyli zajmują dwa razy więcej miejsca niż UTF-8. W związku z tym bardzo wiele implementacji dokonuje takiego brutalnego przekształcenia na stringu i zamienia go na UTF-8. Jest nawet taki protokół, jest algorytm zaproponowany przez Oracle, jest na stronie Oracle'a. Jak to zrobić w jedną i w drugą stronę? Jest okrutnie skomplikowany i dociąża mocno procesor, ale za to pozwala nam oszczędzić sporo pamięci, jeśli mamy do czynienia z dużą ilością stringów. Trochę o narzędziach. VisualVM pewnie większość z was zna, ale to jest naprawdę fajne narzędzie, niedoceniane przez wielu deweloperów, dostarczane z każdym JDK, z kilkoma naprawdę ciekawymi pluginami. Ja o tych narzędziach powiem troszeczkę szerzej w następnych slajdach.
Jest jeszcze JSTAT, JMAP i są dwa rozwiązania, które służą do zabawy ze strukturą sterty, z zawartością sterty, z histogramami. To jest JHAT, czyli command line'owe narzędzie, które wypluwa nam dosyć dużo informacji, które możemy wrzucić potem do jakiegoś narzędzia, sparsować i sobie zwizualizować. I jest jeszcze Eclipse Memory Analyzer, czyli inaczej MAT. To jest produkt oparty na frameworku Eclipse i wypuszczony chyba przez SAP-a. Bardzo fajne narzędzie, świetnie się w nim wyszukuje i śledzi wycieki pamięci. On w zasadzie robi to sam. Pokazuje nam najczęściej na samym wejściu, jak zaczytamy sobie zrzut sterty kandydatów do najbardziej podejrzanych obiektów, które powodują wyciek. Jest jeszcze JSTAC do uzyskiwania informacji o stosie dla każdego wątku w JVM-ie. Jeśli chodzi o Visual VM-a, ja przepraszam, że nie mam tutaj screenshotów, ale zaraz i tak będę używał Visual VM-a, więc sobie będziemy mogli na żywo popatrzeć. Bardzo fajny profiler, jak na darmowe narzędzie, zwłaszcza jeśli chodzi o badanie CPU hotspots i allocation hotspots, ponieważ tu się skupiamy na zarządzaniu pamięcią, to raczej wspomniałem o allocation hotspots, czyli to są miejsca, najczęściej metody, które alokują najwięcej pamięci. To też jest dosyć dobry wskaźnik do wyszukiwania wycieków pamięci, względnie do wyszukiwania nieoptymalnego kawałka kodu. Rewelacyjny plugin Visual GC, który pokazuje nam pokazuje nam zajętość starego i młodego pokolenia, pokazuje nam Survival 1, Survival 2, czyli From i To Space. Pokazuje nam też wielkość poszczególnych, czy wielkość grup obiektów, które charakteryzują się tym samym wiekiem. Wiem, że jest powszechnie używany przez wszystkich deweloperów, którzy mają trochę więcej do czynienia z garbage collectingiem. Ten trzeci plugin to jest plugin, który ja swego czasu popełniłem, bo w tym Visual GC brakowało mi po pierwsze indywidualnych czasów kolekcji. On nie raportuje indywidualnych czasów kolekcji, a po drugie nie oferuje, podobnie jak MBIN, Garbage Collection MBIN, nie oferuje granulacji czasów, która przydatna jest w low latency. Wszystkie informacje, które możecie wyciągnąć na temat czasu trwania kolekcji z GC Viewera czy z Garbage Collection MBIN, są w milisekunda. A milisekunda to jest potwornie długo w low latency. W związku z tym napisałem taki plugin, który pokazuje nam czas w mikrosekundach, dodatkowo pokazuje nam jeszcze kilka innych ciekawych aspektów działania Garbage Collection, to też będzie można sobie obejrzeć. MBIN Browser to jest taki typowy browser MBINów, czyli po prostu zwykłe podpięcie pod JMX-a, jakieś zwizualizowanie MBINów i ich atrybutów z możliwością odpalania funkcjonalności, metod, które MBINy definiują. Plus Direct Buffers Monitor. Dlaczego to jest ważne, to za chwilę się przekonamy. Direct Buffers to są obszary, to są bufory, które możemy sobie z kodu Java zaalokować, ale one nie są częścią sterty. One są częścią tak zwanej natywnej sterty JVM-a, czyli nie podlegają pod garbage collection. Dlaczego to jest fajne, to zaraz się przekonamy. Jeśli chodzi o JSTAT-a, to jest najbardziej rozbudowane narzędzie, najczęściej używane do analizy garbage collectingu. Ma różne jakby pluginy czy różne opcje. Jest opcja class, która pokazuje statystyki związane z class loadingiem, statystyki kompilatora w compiler, GC, pojemność i aktualne zużycie survival 0, survival 1, Eden, old, permgen, czas i ilość kolekcji dla poszczególnych obszarów. Jeśli chodzi o GC Capacity, to też pokazują dla tych poszczególnych obszarów tylko pojemność maksymalną i aktualnie zużytą. GC Cost to są przyczyny GC. Tych przyczyn może być 8. To też się przydaje w momencie, w którym nie wiemy tak naprawdę, dlaczego nasza aplikacja na przykład dokonuje, czy JVM dokonuje bardzo częstych kolekcji. Albo dlaczego dokonuje głębokich kolekcji.
GC New to są też statystyki, tylko że dla młodego pokolenia. Pokazuje nam jeszcze dodatkowo dwa fajne parametry. Ten Turing Threshold i Desired Survivor Size. Ten Turing Threshold to jest, on pokazuje nam aktualną maksymalną wartość, maksymalny wiek obiektu, zanim zostanie wypromowany do starego pokolenia. W momencie, w którym nie ustawimy tego na sztywno, to JVM dosyć dynamicznie to zmienia, w zależności od potrzeb. I warto podejrzeć, co tak naprawdę JVM robi i jak długo daje przeżywać kolejnym obiektom przez kolejne kolekcje. GC New Capacity to jest i GC Old, GC Old Capacity, to jest tak naprawdę to samo co GC Capacity, tylko dla poszczególnych obszarów pamięci, poszczególnych obszarów sterty, chociaż PERM to nie sterta. I GC Util pokazuje nam te same wartości, tylko w ujęciu procentowym do wielkości zaalokowanej dla danego obszaru. JMAP pokazuje nam podsumowanie sterty, zastosowane algorytmy. Bardzo fajna sprawa, histogram sterty, czyli ilość danych obiektów, obiektów danej klasy. Możemy sobie obejrzeć, czy przypadkiem nie ma podejrzanie dużo, nie wiem, stringów albo jakichś naszych obiektów pomocniczych. I statystyki aktywności struktury klas loaderów dla załadowanych klas. Tam jest informacja o załadowanych i odładowanych klasach, o ilości kilobajtów, o tym, jaką przestrzeń zajmują w pamięci. JHAT i Eclipse Memory Analyzer pozwalają nam na taką analizę statyczną tego, co siedzi w stercie, czyli bazują na zrzucie sterty. Akurat JHAT pozwala nam jeszcze runtime'owo, bez zatrzymywania JVM-a, uzyskać pewne podstawowe informacje, właśnie na przykład na temat histogramu. Natomiast głównie one są przeznaczone do tego, żeby pracować na zrzucie sterty, żeby zobaczyć, jakie obiekty, jakie są powiązania między obiektami, w jakiej ilości i w jakim obszarze znajdują się dane obiekty. Bardzo fajnym featurem Eclipse Memory Analyzera, ale też JHAT-a, jest OQL, czyli możliwość zadawania zapytań w Object Query Language. Możemy na przykład wyszukać sobie obiekty danej klasy, które trzymają referencje do innych obiektów danej klasy, które mają taką i taką wartość w takim polu. To jest taki SQL dla przeszukiwania sterty. Nie tylko sterty, bo OQL jest też do innych zastosowań stosowany. Za chwilę na takich praktycznych przykładach pokażę, jaki wpływ na opóźnienie w garbage collection mają te poszczególne atrybuty, argumenty JVM-a. Compressed ops to jest bardzo często niedoceniany argument. Powoduje, że na 64-bitowym JVM-ie zamiast używać 64-bitowych wskaźników, OOP, czyli Ordinary Object Pointer, jest pakowany do 32 bitów za pomocą bardzo sprytnych operacji na przesunięciach bitowych. I może zauważanie krótki ten czas. Nie wiem. Można łatwo sprawdzić. To jest cały mechanizm, który powoduje, że alokacje, które normalnie miałyby miejsce, nie zaistnieją. To znaczy, jeśli w programach alokujemy nie ucieka do ciała tej metody, czyli może tyle, nie ucieka do innego wątku, to taki escape analysis, cały ten mechanizm może dokonać kilku rodzajów optymalizacji. Object explosion to jest bardzo fajna technika, która polega na tym, że obiekt w ogóle nie jest tworzony. Tworzone są jego pola tylko. Jeśli na przykład mamy sobie klasę person, która ma name typu string i age typu int, to on stworzy tylko stringa i inta. Sprytnie sobie wszystko pozamienia, tak żeby wszystkie operacje na tym obiekcie odwoływały się do tych nowo utworzonych zmiennych lokalnych. Scalar replacement to jest
utrzymanie wartości skalarnych w rejestrze procesora. To znaczy w ogóle nie dochodzi do żadnej alokacji, nawet na stosie, tylko pewne wartości wpychane są od razu do rejestrów procesora, wykonywana jest na nich jakaś operacja i są porzucone. Alokacja na stosie to też jest technika, która występuje na alokację na starcie. Jeśli obiekt jest wystarczająco mały i mieści się na stosie, to potem nie trzeba nawet dbać o, nie trzeba martwić się o garbage collection, ponieważ stos w momencie zdjęcia ramki zostanie wyczyszczony. Że synchronizacja ma miejsce w obrębie tylko i wyłącznie i eliminowanie CCV Drive Barrier, ponieważ dany obiekt nie będzie współdzielony, w związku z tym nie ma najmniejszego sensu, czy nie ma celu w zakładaniu barier na zapisywanie informacji o tym obiekcie w card table. Proszę, był skrypt jest wyłączony domyślnie? W szóstce jest wyłączony, a w siódemce nie wiem. A jest jakiekolwiek ryzyko przed połączeniem? Bo wszystko to podałeś tak naprawdę wygląda w ten sposób, że okej, okay, jak nie powinno to podobać. Nie, to nie jest funkcja eksperymentalna, to jest funkcja produkcyjna. Można spokojnie włączyć i nie ma z tym żadnych ryzyk. Tak, to są wady. Tak, to są wskazania do tego. Kiedy mogę dostać produkcję Dla mnie nie ma przeciwwskazań. Okay. Przeciwwskazania są takie, że trochę więcej JIT będzie pracował, tak? Bo to JIT odwala całą tą brudną robotę. Use large pages i always pre-touch to są dwie rzeczy związane z alokowaniem i z pracą na raczej większych startach. Chociaż always pre-touch powoduje, że eliminujemy opóźnienie, które ma miejsce na początku w momencie, kiedy committed size, czyli ten rozmiar powiedzmy młodego pokolenia zarezerwowany znacznie różni się od maksymalnego dozwolonego rozmiaru. JVM w momencie, kiedy potrzebuje rozszerzyć sobie ten rozmiar zarezerwowany, kilka praktycznych przykładów. O Boże. Okej. Czy mogę zwiększyć czcionę? Wiesz co, akurat tutaj nie będzie istotna, będzie istotne to, co się będzie działo w Visual VM-ie. Także okej, ja muszę zobaczyć, co mam w Start Zero, bo to jest rzecz, które, to są rzeczy, które robiłem w nocy. Okej. To jest tak. Pokażę wam najpierw kod, a tutaj już będzie ewidentnie potrzebne zwiększenie czcionki. Albo może tak, opowiem, co to robi. Dobra. Co? Control Q? Nie, to u mnie tak nie działa. To zapomnij. Jeszcze jedno niżej. Jest OK? Znaczy, wiecie co, kod nie jest istotny, ja go... To jest zaśmiecacz sterty. I to, co robi, to stara się zaśmiecić stertę w najbardziej naturalny sposób, czyli taki, że przechodzi sobie jakaś wiadomość,
ona gdzieś jest, ma szansę jakąś tam procentową na to, że gdzieś referencja do niej zostanie przechowana, że inne być może jednostki reprezentujące taką wiadomość też będą miały do niej referencję i generalnie stara się odwzorować jakąś taką w miarę normalną aplikację, w miarę normalną w sensie low latency. Należy pamiętać o jednej rzeczy. Aplikacje low latency są ekstremalnie proste. Zazwyczaj mamy do czynienia z przetwarzaniem jednowątkowym, a nie wielowątkowym. Po drugie, logika biznesowa w takiej aplikacji jest ograniczona do absolutnego minimum, dlatego że inaczej nie dałoby się osiągnąć tych czasów submilisekundowych. Znaczy, tak naprawdę w praktyce osiąga się czasy rzędu dziesiątków mikrosekund, ale to są zawsze bardzo, to są drastycznie uproszczone aplikacje. Więc starałem się zaemulować taką aplikację. Te parametry, które dobrałem, te probabilistyczne, zostały dobrane na podstawie symulacji Monte Carlo, które przeprowadzałem w trochę innym projekcie. I to jest ten projekt, który chciałem wam dzisiaj pokazać, a nie mogę ze względów licencyjnych. Ale mam nadzieję, że to wystarczająco dobrze odzwierciedla pewne zjawiska, które będą zachodzić w JVM-ie. Tak naprawdę to tworzę sobie jakoś randomowo wiadomość. Jest szansa, że ona będzie miała referencję do zawartości poprzedniej wiadomości z sekwencji. Rejestruję sobie w cache'u jakiś tam czas. Zbieram sobie statystyki, to znaczy dla każdej wiadomości rejestruję czas przetwarzania, kiedy weszła i kiedy została przetworzona i kiedy wyszła. I ten czas zapisuję sobie w gigantycznej tablicy, którą to potem tablicę na sam koniec sobie wypluwam i tworzę sobie histogram. A w zasadzie to, no tak, jest to histogram z percentylami do poziomu w tym przypadku 6 sigma. I teraz możemy sobie pod koniec zobaczyć, że powiedzmy 99% wiadomości zostało obsłużonych w czasie poniżej tyle i tyle nanosekund, 99,9% poniżej tego czasu i tak dalej. Na początek pokażę wam, jak to wygląda przy standardowej implementacji, kiedy do zbierania statystyk używamy tablicy longów, coś co jest popularne, ale nie w zastosowaniach low latency. I odpalimy to na Java 6. Od razu podłączymy się Visual VM-em, żeby sobie zobaczyć, jakie mamy czasy kolekcji. Oh boy. Okej, okay, to jest ten plugin, który swego czasu utworzyłem. On pokazuje nam, tutaj mamy czas w zasadzie, może tak, inne diagramy sobie, inne wykresy sobie na razie wyłączymy. To jest czas młodej kolekcji. Tutaj mamy ilość mikrosekund, teraz dochodzi do około 10 milisekund. Problem z mierzeniem wydajności GC polega na tym, że musimy działać na dużych próbkach. I taka prezentacja, jak tutaj, jest trochę bez sensu. Dlatego, że żeby wam coś udowodnić, musiałbym pokazać, że to działa przez 24 godziny czy przez 180 godzin. Po pierwsze dlatego, że JVM musi się odpowiednio rozgrzać. Po drugie dlatego, że w ramach prawdziwego działania aplikacji mamy do czynienia z różnym obciążeniem. Raz jest mniejsze, raz jest większe i JVM stara się do tego dostosować z różnym skutkiem. Ale przy tej ilości wiadomości, które dobrałem, powinniśmy jakieś tam charakterystyczne zarysy możliwości JVM-a ujrzeć. Na razie ewidentnie widać, że tutaj widać całego, że jesteśmy na poziomie średnio powiedzmy 5 milisekund, no ewidentnie nie jest to low latency i mamy dosyć dużo takich spajków, które w na przykład high frequency trading to są realnie stracone pieniądze. Ja mu jeszcze chwilkę pozwolę podziałać, chociaż charakterystykę już w zasadzie widzimy.
nie jest specjalnie lepiej niż było na początku. Tutaj jest taki straszny spike się zrobił na 12 milisekund. Więc to jest uruchomienie, które działa na następujących parametrach. Ja już je ubiję, to nie ma za bardzo sensu. To są absolutnie podstawowe parametry JVM-a. Tutaj wielkość sterty to jest 4 giga. Ale to jest termina O. Okej, okay, poza logowaniem do pliku w zasadzie nie ma tutaj nic innego, tylko ustawienie wielkości sterty i ustawienie algorytmu w garbage kolektora młodego pokolenia. Nic ponad to, mnóstwo logowania. Drugi przykład. Oh boy, coś się popsuło. Okej, okay. Ten przykład jest, różni się tylko tym, że jest uruchamiany na innej Javie. To co mamy tutaj, to jest Java 6, a teraz odpalimy to na Javie 7. No, zastanawiam się, jak pójdzie, bo prezentacje na żywo mają taką śmieszną przypadłość, że nigdy nie wychodzą. Tu są mikrosekundy, a w tym miejscu mamy 4500 mikrosekund. Tu jest 8,5 milisekundy. O. 16. A nie, dobra. I tak jest popłynął, tak? Nie. Ok, to od razu wam powiem, że wynik jest zgoła odmienny od tego, który normalnie na produkcji można zaobserwować. Java 7 lepiej sobie radzi ze zjawiskiem zapchania starego pokolenia taką właśnie sporą tablicą. Tu jest ten plugin, o którym wam mówiłem. To jest stare pokolenie i widać, ile starego pokolenia jest zajęte. A tu jest Eden, czyli część młodego pokolenia i widać, jak często alokowane są obiekty. Jak tutaj dochodzi do końca, to wtedy jest odpalana młoda kolekcja. No ten czas chyba nie zamierza się ustabilizować. W low latency te szpikulce, które tutaj widzimy, są niedopuszczalne. Pomijając już fakt, że ten czas jest niedopuszczalny. Ja to zatrzymam. Przejdziemy do troszeczkę ciekawszych testów. Nie wiem, co to jest. Zepsułeś mi terminal. Ok. Teraz będzie lekki przeskok, ponieważ tą tablicę, tutaj jest ArrayStats, ta klasa używa tablicy do przechowywania wszystkich obserwacji. Czyli każda pojedyncza wiadomość, czyli czas jej przetworzenia, wpada do tablicy longów. Zasada działania jest taka, że ta tablica jest na tyle spora, że ona się nie mieści w ogóle w Edenie, więc od razu jest promowana do starego pokolenia, co widzieliśmy na tym wykresie tutaj. To jest ta tablica tutaj. W związku z tym ona powoduje, że mamy troszeczkę więcej problemów, czy troszeczkę więcej pracy podczas skanowania tych kart, o których wam mówiłem. Ona reprezentuje zajęty obszar starego pokolenia, w związku z tym ten obszar, który ona zajmuje, musi zostać zeskanowany. W zasadzie karty muszą zostać zeskanowane i to trochę trwa. Teraz zobaczymy, co się stanie, jak zrezygnujemy z przechowywania obserwacji czy statystyk w dużej tablicy, która jest trzymana na stercie, i skorzystamy z direct bufferów. Czyli teraz te obserwacje są przechowywane w taki sam sposób, tylko w trochę innym miejscu, już poza stertą.
Tu jesteśmy na poziomie 1 milisekundy, tu. Wcześniej byliśmy tutaj, ze szpikulcami tam daleko wysoko. No okazuje się, że zmieniając miejsce ulokowania tych naszych obserwacji, tych danych statystycznych, wyrzucając je poza stertę, poza jakby jurysdykcję garbage collectora, odciążamy go dosyć mocno i pierwsza obserwacja jest taka, że drastycznie spada nam czas poszczególnych kolekcji, ale też nie widać tych szpikulców. Znaczy liczę na to, że będzie, bo powinny być co jakiś czas, ale widać już drastyczną różnicę. Dlaczego powinny być za jakiś czas? Dlatego, że ten proces nie jest wyizolowany. Na moim komputerze działa bardzo wiele różnych procesorów. Nie zblacklistowałem niektórych procesorów i wszystkie w tym samym stopniu obsługują na przykład przerwania sprzętowe. W związku z tym za dużo rzeczy dzieje się, żeby można było liczyć na absolutnie stabilną pracę. Plus, tutaj pewnie zobaczymy sobie trochę kontekst switchingu. Ten wykres pokazuje nam obciążenie poszczególnych procesorów. I on mocno kłamie, bo zasada jego działania jest taka, że on robi polling. On co jakiś czas po prostu sprawdza, czy dany task jest dalej na danym procesorze. Żeby dowiedzieć się tak naprawdę o tego, ile było context switchy, czyli ile razy zadania przydzielone, czy poszczególne wątki migrowały pomiędzy procesorami, możemy użyć takiego narzędzia jak perf. Nie wiem, potem mogę pokazać, jak to wygląda i jakie dane z siebie wypluwa. O, tutaj gdzieś tam zauważyliśmy, była jakaś zmiana kontekstu. Ale generalnie, o, to są te szpikulce, o których mówiłem. One będą powstawać na takim systemie i na to nie ma rady. Ale ogólnie możemy liczyć na troszeczkę bardziej stabilny czas i na pewno o wiele niższy średni czas przetwarzania z, powiedziałbym, też mniejszym odchyleniem standardowym. Ubijemy sobie ten przykład i zaczniemy przechodzić do troszeczkę ciekawszych. To, co wam tutaj pokazałem, to był JVM ze swoją heurystyką i ze swoim Adaptive Sizing Policy, czyli dobieraniem wielkości pokoleń względem tego, co jemu wydaje się, że będzie najbardziej odpowiednie. Teraz popatrzymy sobie, jak na czasy kolekcji wpływa ręczne dobranie rozmiarów pokoleń. Uprzedzę od razu kompletnego faila, który na pewno się wydarzy. Powinno być krócej. I nie jest. A czy i tak trzeba mu dać się rozgrzać, bo to... Właśnie dlatego... teraz jest 800 mikrosekund, niecałe. 800 mikrosekund? Tak. Na samej 4800. Tak, na samej... Ja stąd nie widzę. No właśnie, to jest trochę problem w takich demonstracjach, dlatego, żeby coś pokazać, to trzeba się trochę naczekać. Mógłbym wam pokazać suche obrazki, ale i tak byście mi nie uwierzyli. Więc jak wam pokażę... No tak, nie zaśmiecamy starego pokolenia, w związku z tym ta tablica tych kart jest o wiele mniejsza. O, to jest stare pokolenie, które wcześniej było zaśmiecone tą tablicą, teraz nie ma nic.
pod warunkiem, że tam coś jest. Pod warunkiem, że do card table coś w ogóle zostało zapisane. Ja mówiłem o tym, że to jest tablica bajtów, więc to nie jest flaga taka, jest dirty, nie dirty, tylko to, jest, to są wielowartościowe flagi. Tak? A można troszkę głośniej? Tak. Tak, tak. Duże struktury danych zazwyczaj od razu albo po krótkim czasie lądują nam w tenured, w tym starym pokoleniu. I to nam drastycznie wydłuża card scanning, czyli ten najbardziej znaczący element algorytmu młodej kolekcji. W związku z tym, jak redukujemy ten najbardziej znaczący element, to różnica jest dosyć szybko widoczna. Zobaczmy, co tam się wydarzyło w czasach. Okej, okay, no jest przyzwoicie. Tutaj to jest 1 milisekunda. Czyli no, jesteśmy mniej więcej na poziomie 1 milisekundy. Czy to jest czas podawany, cała ta pauza garbage kolektora od momentu, kiedy chcemy zatrzymać wszystkie wątki? Tak, to jest pełny czas kolekcji, czyli od momentu, kiedy... Ten czas zatrzymywania. Od momentu, kiedy pierwszy wątek wszedł w save point, do momentu, kiedy ostatni wątek wyszedł z ostatniego save pointa. Nawet jak są jakieś spajki, to już nie są takie... Te szpikulce już nie są takie straszne. One tutaj dochodzą, to jest... Tu jest 1600 mikrosekund. Okej, okay, ale... Dla freaka to jest trochę za mało, więc spróbujemy czegoś bardziej hardkorowego. Okej, okay, teraz zastosujemy ten wybieg z przypinaniem wątków garbage kolektora do poszczególnych procesorów. Tutaj nie będzie może miał tak drastycznego efektu, ponieważ wszystkie procesory u mnie są na jednej kości. Ale gdyby to był system wieloprocesorowy z wieloma kośćmi, to różnica byłaby bardziej zauważalna. No niestety trzeba przez to przebrnąć. JVM wymaga troszeczkę rozgrzewki. Tak się robi na produkcji. Rozgrzewa się JVM-a. Ale jak? Puszcza się mu fejkowe wiadomości. Albo QoS-em po prostu puszcza mu się mu mniej wiadomości albo mniej priorytetowych, żeby na tym się rozgrzał, a potem puszcza się już pełny ruch. Proszę? Nie, są... W weekend giełdy są zamykane. Ale są też... Każda giełda ma downtime. To nie jest tak, że platformy działają 24/7, tylko każda ma downtime. Te najbardziej zajęte mają downtime 5-10-minutowy na dobę. No i wtedy się robi garbage collection, jakiś maintenance. Ok, tutaj jest jeszcze bardziej płasko. I tu jest 1 milisekunda. Tu. Tu jest 650 mikrosekund. 675. Tych context switchy też powinniśmy tutaj mniej widzieć. Chociaż mówię, to narzędzie kłamie niestety, bo ich jest znacznie więcej. Jak testowałem to dzisiaj perfem, który mi liczył właśnie ilość context switchy, to wychodziło, że było około 1300 na sekundę. To tutaj byśmy mieli wszystko zarysowane kolorkami, ale no, ten program by chyba zużył większość CPU na tym systemie, więc... I nie dostarczy informacji. Nie, nie, to jest taka zabawka trochę. (Śmiech)
Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to wydaje mi się, że to jest odpowiedni moment. Chyba, że mogę przejść do następnego organizmu. Tutaj, o, ta linia to jest 900 mikrosekund. Więc tutaj widzimy, że już coraz częściej udaje nam się na dłuższą chwilę zejść poniżej 1 milisekundy i trochę tam pozostać. Tak? Z jakim parametrem ta druga? Ta? Dwójka. Ja już to zamknę. Czy jeszcze chcecie popatrzeć na wykresiki? Dwójka, a to była trójka. Ten drugi, który odpalałem, czyli start 3. Okej, to JVM sam dobierał wielkość młodego pokolenia. Ja tylko mu powiedziałem, że ma być XMX 4 giga, ale nie alokowałem w tablicy, tylko w direct bufferze, czyli poza stertą. Tutaj w zasadzie nie było żadnych parametrów. To goła Java, tak? A można troszeczkę głośniej? Jasne, że tak, nie ma problemu. Ale to też disclaimer, ten kod był pisany o 3 w nocy. Dobra? No właśnie. Można z nim na produkcję, nie? Okej. Okay. Widać, że jesteśmy... Teraz tak, tu jest 1 milisekunda, więc widać, że zdecydowana większość kolekcji jest mocno poniżej milisekundy, więc jesteśmy w targecie. Teraz odpalę... JVM-a z troszeczkę stuningowanym tym card spare stride chunk. Normalnie pojedynczy wątek garbage kolektora dostaje dosyć mały chunk. I on potem musi oddać ten chunk, skomitować go i wziąć sobie następny. Ponieważ wątki mogą współzawodniczyć o te chunki, to tam też jest jakieś tam współzawodnictwo i jakieś contention na tej tablicy, która stanowi listę tych chunków. W związku z tym najprościej jest przydzielić każdemu wątkowi większą pracę naraz do zrobienia, niż dawać mu malutkie części i zajmować go tym, żeby on się zwracał tą wykonaną pracę i potem pobierał następną jednostkę pracy. W związku z tym podwyższyłem wielkość tego chunka i zobaczymy, jaki to będzie miało efekt. On się rozgrzewa, spokojnie. Tak? Słucham? Też. Niestety, tak. Nie, moim zdaniem przejście nie byłoby absolutnie trudne. To są względy jakieś polityczno-korporacyjno-idiotyczne. Czy masz jakieś doświadczenie swoje wynikające z tego, że sprawdzałaby się lepiej? Tak, Java 7 na pewno sprawdzałaby się lepiej. Z każdą kolejną wersją Java mamy do czynienia z naprawdę fajnym produktem. Wiadomo, jak każdy ma jakieś tam bugi. Ale Java 7 ma ze sobą, zresztą każda kolejna wersja Java przynosi tyle ulepszeń, że grzechem jest po prostu z tego nie korzystać. Ale ponieważ korporacje rządzą się swoimi prawami, no to są jakieś tam supporty, są wykupione. Po prostu myślę, że każdy z nas, każdy kto ma do czynienia z runtime'ami produkcyjnymi, pewnie współdzieli ten sam ból. Nie specjalnie. Tak? Tak. Bo permgen jest bez sensu. Nie wiem.
Powstał pewnie po to, żeby troszeczkę ulżyć garbage collectorowi, żeby nie zaglądał tam, gdzie w zasadzie nie musi, tak? Bo w permgenie trzymane są obiekty reprezentujące klasy i zinternowane stringi. Akurat zinternowane stringi trzymane są w weak hashmap, więc w sumie warto by było tam zajrzeć raz na jakiś czas, ale te klasy są odładowywane w normalnych warunkach niezwykle rzadko. W związku z tym nie ma większych potrzeb zaglądać do takiego obszaru pamięci przy standardowych kolekcjach, nawet przy pełnej kolekcji. Nie pełnej, tylko major, czy w old gen GC. Okej, teraz tak. Tutaj mamy jedną milisekundę. Moim zdaniem ten wykres jest gorszy od poprzedniego, a nie powinien być. I to jest niestety efekt tego, że działamy na bardzo małych próbkach. Tych kolekcji tu jest, nie wiem, ze 30, więc musielibyśmy poczekać tutaj kilka godzin, żeby się na 100% przekonać, że rzeczywiście jest lepiej, szybciej i stabilniej. Na produkcji mierzycie to, żeby sprawdzić, jaki jest tam... Tak, na produkcji GC jest cały czas mierzony. Okej. Mogę to wyłączyć? Pewnie mogę, i tak nikt nie patrzy. Nie, na produkcji przeciętny taki adapter w obszarze ECN to ma kolekcję to 30 sekund mniej więcej. Ale tam jest też kod jest inaczej napisany, tam się bardzo mało alokuje. Więc te kolekcje, bardzo powoli zapycha się Eden. Okej. I ta ostatnia próbka to jest wszystko to, co poprzednio, plus jeszcze Used Compressed Ops. Które według mnie robiło różnicę. Który parametr użyłeś? Use compressed ops. Normalnie takie badanie, taki tuning GC wykonuje się na przestrzeni co najmniej 24 godzin. Dopiero wtedy można uznać, że JVM pracuje stabilnie i jest jakaś na przykład poprawa w czasach kolekcji. A to też jakieś jest wykorzystanie Visual VM-a? Nie. Wtedy jest tylko pisanie do logu i potem analiza logu już postmortem. Nie. A w Visual VM-ie da się w tej chwili jakoś skrólować wykres, czy on dalej... Nie, to API nie pozwala w ogóle na to. On to kompresuje. Okej, teraz w tym przypadku milisekunda jest tutaj. Zobaczymy, jak będzie. Teraz szedł do 656 mikrosekund, a tu jest 900... tu jest jedna milisekunda na tym poziomie. Ostatnia kolekcja to jest 667 mikrosekund, a ta 638. Na takich serwerowych systemach to te flagi, czy tam ich efekt byłby o wiele bardziej widoczny. I na hotspocie, przy takiej 3-4-gigowej stercie i dosyć dużym ruchu, powiedzmy na poziomie 80-90 tysięcy transakcji na sekundę, to mielibyśmy czasy GC na poziomie 600 mikrosekund. Więc dużo zależy tak naprawdę od klasy sprzętu. To jest laptop do domowych zastosowań i nie można się spodziewać tego, że te czasy będą bardzo stabilne i że zredukujemy je do jakichś szalonych wartości. Ale i tak jest, chciałem pokazać tą różnicę i wydaje mi się, że jest widoczna, więc widać, że tak naprawdę JVM nie zawsze wykonuje swoją pracę w najbardziej optymalny sposób. W większości przypadków zdecydowanie tak. Ale w niektórych niszowych zastosowaniach warto czasami zagłębić się w to, co on tak naprawdę robi, w to, jaką mamy demografię obiektów, jak się kształtuje nasza sterta, jak długo te obiekty żyją, jakie są pomiędzy nimi zależności i starać się dobrać takie argumenty działania JVM-a, żeby działał troszeczkę efektywniej, niż jakbym miał sam próbować coś wykminiać.
Okej. Okay. Wydaje mi się, że jest zauważalnie lepiej, bo tutaj jest, tu jest jedna milisekunda w tym miejscu. A ostatnia kolekcja to jest 560 mikrosekund. Ale w tych rozwiązaniach ludowych coś trzeba zapisać? W sensie, że jest opiekt? To zależy, jaki to jest system, ale jeśli się zapisuje, to się zapisuje do journala, nigdy się nie piszesz do żadnej bazy. No właśnie, czyli... To jest streamowane na bardzo szybkie dyski. Ale pamięć może być pusta w nierach. To zależy, bo na przykład do tak zwanych modelów pricingowych, gdzie agregowane jest potężna ilość informacji z różnych rynków, do modelów pricingowych w high frequency trading, które opierają się na metodach statystycznych bazujących na bardzo dużych zbiorach danych, te zbiory danych trzymane są w RAMie. Kupowane są takie potężne maszyny, które mają na przykład 1,5 RAMu i używane są in-memory database. Na przykład najpopularniejsza to jest KDB Plus. To jest baza, którą można złożyć jednym zapytaniem, ale jest bardzo szybka. I wszystko jest w RAMie. Więc nie stosuje się jakichś zapisów do standardowych baz danych, które zapisują cokolwiek na dyskach. Jeśli się zapisuje cokolwiek na dyskach, to się zapisuje strumień wiadomości wchodzących, po to, żeby je można było łatwo odtworzyć i na przykład odtworzyć stan księgi zleceń. Ale to są też specjalne hardware'owe rozwiązania, bardzo szybkie dyski z jakimś kolejkowaniem NCQ i tak dalej. Akurat to nie jest moja domena, ale wiem, że tam są jakieś strasznie low-levelowe i hardkorowe rozwiązania stosowane. Tutaj widać, że jesteśmy zawsze grubo poniżej jednej milisekundy, więc sukces. Tak naprawdę prezentacja właśnie dobiegła końca. Przepraszam, że nie mogłem zaprezentować tego pełnego frameworku, bo miałem okazję pokazać Fred Local Allocation Buffers i tuning tych parametrów z tym związanych i pokazać też, że heurystyka nie zawsze działa optymalnie, ale mam nadzieję, że za jakiś czas uda mi się udostępnić open source'owy framework, który właśnie wykonuje te symulacje Monte Carlo i który fajnie nadaje się do przeprowadzania tego typu eksperymentów. Także jeśli macie jakieś pytania, to... Ze strony Juga bardzo dziękujemy Wojtkowi, że podzielił się tutaj z nami taką trochę bardzo mięsną i bebechową wiedzą. Także dzięki Wojtek, że w końcu się udało, że tak powiem, dograć wszystko i dociągnąć tą prezentację, którą planujemy w zasadzie chyba od początku grudnia. I jeszcze druga informacja a propos testkata. Pytanie, czy ktoś z Was byłby zainteresowany ewentualnie poprowadzeniem takiego kata? Paweł? Marcin? To generalnie, jeżeli ktoś może teraz się wstydzi podnieść rękę, ale jest zainteresowany, to podejdźcie do mnie, do Wojtka albo ewentualnie do Kuby po spotkaniu pojedźcie. A druga rzecz, jeżeli ktoś z Was ma ochotę teraz na piwo, to wybieramy się do Mam Ochotę. To jest tutaj blisko, także jak ktoś jest zainteresowany, może zostać albo tutaj, ja albo będziemy się łapać na dole. Nie. Musisz. Także dzięki jeszcze raz i zapraszamy. W czasie zmieściliśmy, nie? Nie, dobrze jest. Nie zdążyłem zadać pytanie jeszcze takiego dosyć głupiego. Dlaczego Java w takich zastosowaniach? Bo jest szybka, bo jest wystarczająco dobra. Jest wystarczająco dobra, ale na przykład, nie wiem, pisanie czegoś takiego w C++ nie wchodziłoby w rachubę, czy... Jasne, że wchodzi w rachubę, ale na przykład zauważ, że alokacja w Java jest szybsza niż w C++. Poza tym Java szybsza niż w C, bo w C to jest 12 cykli procesora, czyli 12 instrukcji procesora, czyli standardowo pewnie 6 cykli, a w Java to jest 10.